Rynek gier mobilnych rozrasta się w niesamowitym tempie. Wszystko za sprawą tego, że telefon zawsze mamy przy sobie. A komputer? Ja mam tak, że ja na nim pracuję i po całym dniu czasami nie mam po prostu chęci siedzieć dalej i grać. Wolę na przykład wygrzać się w łóżeczku pod kołdrą z telefonem w ręku. Ostatnio Google zadało mi przygotowanie recenzji w związku z promocją bożonarodzeniową. A dziś rusza promocja wiosenna w związku z... W związku z Wielkanocą. Jest cała lista gier premium, do której wam daję linka w opisie i warto jest ją sprawdzić, bo ma to troszeczkę związku z YouTube'em. Najlepsze jest to, że wiele z tych gier jest przecenionych nawet do 80%, co może być dobrą okazją, żeby się zaopatrzyć w nowe tytuły, zwłaszcza jak jedziemy do rodziny na święta i trzeba będzie długo wysiedzieć w samochodzie. Ze względu na rozwój mobilny rośnie coraz więcej kanałów z grami mobilnymi, zwłaszcza za granicą. I być może to jest twoja Być może to jest twoja szansa, żeby zaistnieć na YouTubie, mając to, co masz w dłoni. Chwilę to potrwa. Na warsztat weźmy Farming Simulator 18. Jest to uproszczona wersja dobrze nam znanego symulatora farmy dostępnego na peceta. Ale tutaj mamy trochę inną różnicę. Jego możemy zabrać gdzie tylko chcemy. Moja przygoda z Farming Simulatorem zaczęła się wtedy, kiedy i ja i Tivold byliśmy przeziębieni. Wtedy poświęciliśmy parę dni, żeby sadzić rzepak i zyskać coraz więcej na swoich plonach. Pamiętam, że granie przyniosło mi nic innego, tylko zdrowie, bo mogłem przynajmniej odpocząć właśnie pod takim kocykiem, jak widzieliście wcześniej. No ale co z taką grą należy zrobić? No bo na pewno nie grać do poduszki. Warto jest ją nagrać i rozpocząć swoją karierę. Próbowałem już Deu Recordera i aplikacja od ostatniego czasu naprawdę mocno się rozwinęła. Teraz to jest najlepsze, że możemy na spokojnie odpalić na przykład aparat i w tym momencie będziecie mnie widzieć. Tak wyglądam i będzie przechwytywany także dźwięk, ale nie dźwięk samego Androida, bo tego się nie da przechwycić, ale dźwięk... O, słychać mnie teraz na komputerze, bo tam mam odpalonego tego live'a. Możemy na spokojnie wrócić sobie do Farming Simulatora i możemy sobie grać. Tylko że ja w tym momencie jestem podpięty do swoich słuchawek, bo jeżeli odepnę swoje słuchawki, to dźwięk będzie wydobywać się z głośników, no i wtedy to wszystko będzie interferować z tym, co ja mówię i trzeba znaleźć odpowiedni balans, który pozwoli na to, żeby dźwięk był dobry. Ale zawsze fajna opcja, bo można się po prostu zewsząd, gdzie się chce, ruszyć i być ze swoją streamowaną aplikacją, gdzie tylko się chce. O, zobaczcie, są tutaj włosy Mikuny. Mamy transmisję, mamy czat, możemy go sobie wyświetlać na ekranie. Ale to jeszcze nie jest to, bo jakość samego streama, muszę przyznać, że nie jest idealna, bo widać trochę kompresji z bitrate'u. Ja chcę uzyskać tą najładniejszą jakość, krystalicznie czysty obraz. Szedłem nawet dalej. Wypróbowałem MobiZen, żeby próbować mirrorować grę na komputer, żeby móc ją nagrać na komputerze, ale jakość, płynność, jak i po USB, jak i po Wi-Fi, nie była dla mnie wystarczająca. Więc poszedłem szukać dalej. Kolejną opcją były próby przez emulator Androida, gdzie logujesz się normalnie kontem Google'a, ale niestety gra nie działała mi pod DirectX-em, działała tylko pod OpenGL i niestety generowała krzaki, więc to też nie było rozwiązanie. Zacząłem szukać dalej. Wreszcie u kresu swojej podróży znalazłem najlepsze rozwiązanie póki co, które idealnie pasuje do mnie. Natywne granie na telefonie i przechwytywanie tego obrazu. To dla mnie najlepsza opcja, a akurat mam taką możliwość. Mój telefon ma USB-C, a USB-C to król wszystkich portów i wystarczy podpiąć przejściówkę do niego, która ma wyjście na HDMI. O, na przykład takie. Uwaga, nie we wszystkich telefonach coś takiego działa. I teraz podpinam HDMI do przejściówki i sami możecie zobaczyć, że uwaga, działa. Teraz to, co będę robić dokładnie na telefonie, będzie działać także na samym ekraniku, czyli jedziemy traktorem do przodu po swoim polu i wszystko jest ładnie widoczne. Mogę skręcać, jest dokładnie ten sam sygnał, który jest w bardzo dobrej jakości. Jest nawet przechwytywany dźwięk, co jest zawsze problemem na urządzeniach z Androidem, a tutaj wszystko jest elegancko. Jak się podepniemy słuchawkami do monitora podglądowego, to możemy usłyszeć ten dźwięk u siebie na słuchawkach. Więc pomyślałem, że przechwycę go przez Avermedię. Ale pojawił się jeden problem. Ten sygnał jest niestety HDCP kodowany. Chroniony prawami autorskimi. Nie da się tego wyłączyć w Androidzie, chyba że się go zrutuje. Stąd też pojawił się jeszcze inny problem, który trzeba było rozwiązać. Spróbowałem HDMI splittera, ale niestety mój splitter troszeczkę nie chce działać, więc...
Pojawiła się jeszcze inna opcja. Ściągnąłem zmodyfikowanego Rec Centrala, dzięki któremu mogłem uruchomić go bez HDCP i nagrać tam te przebitki, które widzieliście przez cały materiał. Mam najlepszą jakość obrazu, jaką udało mi się uzyskać. Dźwięk nie ma żadnych opóźnień, obraz żadnych opóźnień, wszystko wygląda ładnie. I tak można nazwać ten filmik, że było to poszukiwanie najlepszej jakości, jak nagrać obraz z telefonu. Podobnie jak wersja na komputer bardzo mocno wciąga. I człowiek chce więcej, bo widzi zyski i to, jak jego przedsiębiorstwo całe się rozrasta. Teraz to nie jest problemem, żeby zaorać pole, zasiać nowe plony, zebrać je i sprzedać z zyskiem, żeby kupować jeszcze więcej maszyn. Oprócz zwykłej rozgrywki czasami zdarzają się misje specjalne, żeby na przykład coś przewieźć i to jest dodatkowy zarobek dla nas. Przede wszystkim jest to świetna aplikacja po to, żeby zapełnić trochę czasu, na przykład w drodze, tak jak mówiłem wcześniej, na święta, do rodziny, kiedy to wszyscy zajmują się swoimi rzeczami, jadąc samochodem, a nam się nudzi i przydałoby się w jakiś sposób zapełnić ten czas, a ta aplikacja naprawdę wciąga i naprawdę dużo czasu zajmuje, bo jak już widzisz, że powoli rośnie to, co masz, to chciałbyś zająć całą mapę i tak samo mnie wciągnęła na komputerze jak T-Volta i tak samo teraz nie mogę się oderwać od niej na telefonie, tylko skasowałem sobie save'a, bo przerzucałem wiele aplikacji, ale nie popełnię już więcej tego błędu. Co jest najlepsze, gra oferuje także rozgrywkę wieloosobową przez Bluetootha, a słyszałem takie słowa, które stały się dość znane. Gry łączą, a nie dzielą, więc warto spróbować także zagrać z kimś znajomym. To trochę tak jak ja z T-Voltem grałem. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę tam na dole. I w sumie to tyle. Co do farminga, to daję wam wszelkie potrzebne linki na dole i mam nadzieję, że całość tego materiału was zaciekawiła. Wiosenna promocja jest dosyć spora, więc warto się znów teraz zaopatrzyć w kolejną paczkę gierek i w sumie to by było na tyle. To już koniec filmu. Więc jak jeszcze nie subskrybujesz, to warto zasubskrybować i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Oraz tutaj daję dwa inne poprzednie, w tym poprzednie zadanie od Google'a, by tak zobaczyć porównawczo, jak mi poszła ta część, a jak poszła poprzednia. Czekam na wasze komentarze. Tak czy siak, dzięki, do zobaczenia i cześć!